Tutaj, żeby skrócić Ci trochę oglądanie tego zakładania, zrobiłam to już wcześniej. Pamiętaj, że zakładanie takich pętelek zależy tylko od Ciebie, ta ilość. Następnym etapem będzie rozczesanie tych części. Jak widzisz, kiedy używam takiego skręcanego sznurka, to bez problemu te części możemy rozczesać. Ja tu używam takiego starego grzebyka. Ty oczywiście możesz użyć grzebienia, jakiejś szczotki. Fajnie sprawdzają się też takie właśnie szczotki do spontanych włosów, tak zwane anti-tangle. Ja podbieram czasem córci. Dosyć szybko wtedy to się rozczesuje. No ale one są jednak dosyć duże, więc nie chciałam tutaj zakrywać całego aniołka. Wolałam pokazać Ci, jak to wygląda. Oczywiście możesz dłużej to rozczesywać, wtedy to będzie jeszcze dokładniej, jeszcze bardziej takie rozłożyste będą te skrzydełka. Ja chciałam Ci tylko pokazać, że warto dosyć szybko przyciąć te skrzydła do takiego pożądanego kształtu. Oczywiście chyba nikt z nas nie wie na 100%, jak skrzydła anioła wyglądają, więc możesz puścić wodze fantazji i przyciąć te skrzydełka w dowolnym kształcie. Ja lubię tutaj skracać na początku i pozostawiać dłuższą część dalej. Przy tej części przydają się ostre nożyczki. To jest jedna rzecz, w którą warto się wyposażyć. Zobacz, w ten sposób wyglądało to po założeniu. Kiedy już rozczeszemy, coraz bardziej zaczyna przypominać takie właśnie skrzydełka aniołka. Wiem, że często jest tak, że te skrzydełka troszeczkę nam tak oklapują, opadają w momencie, kiedy wieszamy naszą ozdobę. Przy sztywnych, grubych sznurkach zazwyczaj no, aż tak mocno to się nie dzieje, ale jeżeli chcesz, możesz śmiało usztywnić swojego aniołka przy pomocy najzwyklejszego krochmalu. Teraz też znajdziesz różnego typu gadżety, typu krochmal w sprayu albo tego typu wynalazki, ale jak najbardziej nie musisz gnać do sklepu albo od razu zamawiać czegoś, zwłaszcza teraz. Możesz spokojnie zrobić krochmal, czyli łyżkę mąki ziemniaczanej do gorącej wody i zagotować i użyć właśnie takiego krochmalu. Wtedy wystarczy trochę tak obsmarować, pomagając sobie grzebykiem i zostawić do wyschnięcia. I wtedy taki aniołek będzie zupełnie sztywny i w momencie, kiedy będziemy go wieszać na choinkę, nic się z nim nie będzie działo. Ja sobie oszczędzę pokazywania drugiego skrzydełka, tak, ale za to pokażę Ci, co zrobić dalej.